Oto patroni honorowi Mystery TV. Dziękuję Wam za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju kanału. W siódmej edycji Creepy Wyzwania udział wzięło 10 autorów. Na naszej grupie widzowie zaproponowali motywy przewodnie na opowiadanie. Każdy autor wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną historię. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Czarna Śmierć Benjamina Adama Bieli na podstawie pomysłu Kamila Rączkowskiego. Jedna porcja alkahestu, a następnie dwie dawki Kemrit. Pomyślałem, trzymając w rękach dwa szklane flakony. Podniosłem jeden z nich, by przelać zawartość do drugiego, gdy nagle poczułem silny ucisk nadgarstka. Półtorej dawki Kemrit. Odezwał się silny i stanowczy głos mężczyzny. Odwróciłem twarz. Para szarych, dużych oczu patrzyła na mnie z lekkim zdenerwowaniem. Drżącymi rękami odłożyłem naczynia, by następnie złapać za małe stalowe szczypce, służące do nabierania składników. Jednym szybkim ruchem wydobyłem połowę zawartości flakonu, ku uciesze mojego przełożonego. Kiedy w końcu przestaniesz popełniać błędy? Rzucił kolejny raz, by następnie skarcić mnie lekkim uderzeniem w głowę. Przyzwyczajony do tego typu kar, przeprosiłem za swoje zachowanie. Nauczyciel jedynie pokiwał głową i nakazał wrócić do pracy. Przygotowany wcześniej wywar położyłem na dużym drewnianym stole, który tak jak miejsce przygotowania mikstur był dobrze oświetlony. Rozstawione wokół woskowe świece odganiały nieprzeniknioną ciemność pokoju. Za oknem miała miejsce bezgwiezdna noc, podczas której nawet sam księżyc nie postanowił się pojawić. I co by tu się dziwić? Mało kto chciałby oglądać widowisko o tak ponurej klasie. W pokoju oprócz mnie znajdowały się jeszcze dwie osoby. Mój nauczyciel i ledwo żywy wieśniak, który przykuty łańcuchami do stołu oczekiwał nadejścia najgorszego. Teraz wlejesz całość do jego ust. Może się szarpać, więc złap żuchwę w odpowiednim miejscu. Unieruchomisz ją na tyle, by bezproblemowo wykonać zabieg. Po tym odczekamy dokładnie 5 minut i zobaczymy, jak zareaguje jego ciało. Niepewnie podszedłem do tego nieszczęśnika. Krople potu spływały po moim czole, tak samo jak łzy spływały po policzkach tego uwięzionego człowieka. Ciężko było stwierdzić, czy płakał ze względu na fakt, gdzie się znajdował, czy może przez zachodzące w jego ciele zmiany. Skóra wieśniaka była pokryta dziwnymi bąblami, a gnijące części ciała, takie jak palce czy nos, świadczyły o wysokim stopniu zaawansowania choroby. W dotyku był gorący, jednak cierpiał dreszcze i zimne poty. Jedno było pewne. Umierał i dużo czasu już mu nie zostało na tym padole. Z naszych wyliczeń wynikało, że śmierć następowała po około 8 dniach od zakażenia. Zawsze w mękach i bólach.
Mocnym chwytem złapałem za szyję. Przycisnąłem. A ciało, pozbawione dostępu do tlenu, zaczęło rozpaczliwie kłapać ustami. Wtedy też nadarzyła się okazja, by wcisnąć w otwartą paszczę fiolkę pełną toksycznego wywaru. Towarzyszyło temu bulgotanie, krztuszenie się i jęki. Jednak niewzruszony tym wszystkim patrzyłem, jak naczynie powoli się opróżnia. Część spłynęła po jego twarzy, lecz zdecydowana większość popłynęła przez przełyk prosto do żołądka. Minęła chwila. Odsunęliśmy się z mistrzem o kilka kroków. Często podczas eksperymentów obiekt może zwymiotować lub podzielić się inną wydzieliną ze światem, czego jednak my woleliśmy uniknąć. Nasz przyjemniaczek zrobił się cały czerwony. Mięśnie napięły mu się niesamowicie, a żyły uwidoczniły jak nigdy dotąd. Oddech przyspieszył, a wytrzeszczone do granic możliwości oczy patrzyły na nas jak na najgorszych katów. My jedynie staliśmy i uważnie przypatrywaliśmy się rozwojowi wydarzeń. Zaciekawiony całkiem nowym rezultatem, zapytałem mojego przełożonego. Chyba pierwszy raz widzimy kolor czerwony. Zwykle robią się szarze. Możliwe, że tym razem znaleźliśmy odpowiednią mieszankę. Jednak nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Niestety, następne kilka minut było typowym dla nas widokiem. Tak jak podejrzewałem, kolor czerwony zmienił się na szary, a obiekt wszedł w stan męki, jak nie agonii. Narastające krzyki stały się nie do wytrzymania. Sam mistrz musiał zatkać szmatą usta tego człowieka. Potem było już tylko gorzej. Ciało napadły potężne konwulsje i miotający się na wszystkie strony pacjent omal nie wyrwał się ze stołu. W końcu nadeszła oczekiwana przez nas chwila. Napęczniałe żyły zaczęły pękać, a ciało sine i pozbawione koloru nagle zaczęło się kolorować na fioletowo. Wewnętrzne krwotoki niemożliwe do zatrzymania były niczym gwoździe do trumny. Może zajęło to minutę, lecz ostatecznie pacjent nie wytrzymał, a zgon zapisaliśmy w typowy dla tego typu śmierci sposób. Eksperyment nieudany. Obiekt kolejny raz nie wytrzymał trzeciej dawki. Mina mistrza mówiła sama za siebie. Po tylu badaniach oczekiwał chociaż małego, tyciego kroku naprzód. Niestety, pomimo prób nic się nie zmieniło. Stwierdził on tak jak zawsze. Kolejny zgon i kolejny eksperyment zakończony niepowodzeniem. Jak to mówią miejscowi, memento mori. Potem już tylko trzeba było posprzątać laboratorium. Mi przypadła brudna robota, w tym zajęcie się truposzem na stole. Mistrz zaczął sprzątać stół alchemiczny. Chciałem spróbować trochę rozluźnić sytuację i rzuciłem w kierunku mojego przełożonego. Przynajmniej mamy jeszcze dużo obiektów. Mój towarzysz zastopował pracę na chwilę. Nie odwrócił się, lecz mruknął pod nosem. Dżuma rozprzestrzenia się szybciej niż trąd czy grypa. Jest o wiele bardziej skuteczna. Nie wywołuj wilka z lasu. Surowy i dość poważny ton zniechęcił mnie do dalszej dysputy. Mistrz miał rację. Dżuma była czymś o wiele potężniejszym i w połączeniu z brakiem higieny współczesnych ludzi miała ona wielkie pole do popisu. To nie czasy Imperium Rzymskiego, starożytnego Egiptu czy ery hyboryjskiej. Teraz ludzie umierają szybciej i o wiele łatwiej. Dodanie do aktualnych wojen i klęsk żywiołowych kolejnego problemu
mogłoby przewyższyć zdolności ludzi wierzących tylko w jednego Boga. Czarna śmierć, bo tak nazywali dżumę, była czymś o wiele bardziej zabójczym. Ciemny pokój wypełniło światło małej świeczki. Było ono słabe, lecz wystarczyłoby oświetlić kontury najważniejszych elementów pomieszczenia. Powolnym krokiem ruszyłem w stronę biurka. Odłożyłem źródło światła, sam usiadłem na małym, okrągłym taborecie. Twarde, drewniane siedzisko nie należało do najbardziej komfortowych, lecz poza łóżkiem, które de facto było wyłożone słomą, nie było tutaj nic więcej, na czym mógłbym usiąść. Nie przejmując się trudnymi warunkami, złapałem za kałamarz, pióro i kawałek papieru, by następnie dokładnie spisać wydarzenia dzisiejszej nocy. Byłem człowiekiem skrupulatnym i dokładnym, dlatego robienie notatek należało do moich częstych zajęć. Szczególnie, że gdyby nie one, to bym niczego się z badań nie nauczył. Mistrz nigdy nie był chętny do dzielenia się wiedzą o jego fachu, a pomoc moją określał mianem służby. Dopiero kiedy razem pojawiliśmy się wśród ludzi, ubrani w specyficzne stroje i oferując nieznane wcześniej praktyki, miejscowa ludność okrzyknęła nas znachorami. Mistrz był oczywiście najważniejszy, lecz jak to ktoś powiedział, jego uczeń był równie ważny. I od tamtego czasu staliśmy się mistrzem i uczniem, którzy pomagali na swój własny sposób. Jakoś ta fraza zapadła w głowę mojemu przełożonemu i od tamtego czasu nieco chętniej pokazywał mi swoje sztuczki. Wątpiłem w jego gołębie serce i dobroczynność. Byłem mu potrzebny tylko dlatego, że następne eksperymenty wymagały więcej pracy i nie ze wszystkim mistrz by sobie poradził. Stałem się więc chłopcem na posyłki, który wykonywał brudną robotę. Byłem pewien, że im więcej wiedziałem, tym bardziej szkodliwy się stawałem. Od kreacji tego sztucznego duetu minęło wiele czasu. Dużo się na świecie zmieniło, chociaż można się tego było spodziewać po ponad kilkunastu minionych dekadach, jak nie wiekach. Zacząłem wypełniać kartkę papieru atramentowymi znakami. Dokładnie zaznaczyłem datę i miejsce. Zmienialiśmy laboratorium już wiele razy. Powodów było dużo. Jednak najczęściej wiązało się to z wypędzeniem przez ludzi. Chociaż wypędzenie brzmi zbyt pozytywnie. Często próbowano nas zabić. Na nasze szczęście potrafiliśmy sobie poradzić z tego typu problemami. Niestety, wiązało się to z poszukiwaniem nowych miejscówek. Z każdym kolejnym razem próbowaliśmy coraz to lepszych metod ukrycia się. Czy to pod płaszczem mędrców, pustelników czy filozofów. Było tego naprawdę wiele. Aż teraz trudno mi było spamiętać wszystkie profesje. W końcu jednak mistrz postanowił coś zmienić. Na świecie pojawiła się dżuma, a my zostaliśmy czymś na kształt lekarzy. Przecież człowiek próbujący ocalić cię przed śmiercią nie może być zły. Oprócz wspomnianych eksperymentów, do moich obowiązków należało również pozyskiwanie, nazwijmy to, pacjentów. Nie było to zajęcie wymagające. Od co jakiś czas pojawiałem się w wiosce i ogłaszałem ludności, jakie to dobre serce mają znachorzy oraz z jaką chęcią przyjmą dzisiaj jednego więcej zakażonego. Głupi tłum wtedy wiwatował, a wypełnione radością i łzami twarze szykowały się do walki. Tak, dobrze wam się wydaje.
Nie wskazywałem palcem na chorego, lecz to wioska miała wybrać osoby, które miały się udać do nas na leczenie. Z początku wyglądało to potwornie, jak wyczerpani z sił ludzie biją się o to, kto trafi szybciej do piekła. Lecz z czasem przywykłem do tego widoku, tak samo jak przywykłem do dawania złudnej nadziei. Jednak żeby nie zatracić zaufania tych ludzi, zwykle jeden z wybranej dwójki wracał do wioski. Może niezdrowy, lecz na pewno w jednym kawałku. Dawaliśmy mu wtedy kilka ziół, które miały zadziałać przeciwbólowo. Nie potrafiliśmy nawet zatrzymać przebiegu choroby. Dlatego też tłumaczyliśmy ludziom, że zrobiliśmy co się dało. Nieszczęśnik i tak umierał. Lecz zanim to nadeszło, przekazał on innym, jacy to dobrzy nie jesteśmy. Jak to nie próbowaliśmy wszystkiego, by mu pomóc. A co z drugim delikwentem? Zwykle był on w takim stanie, że nikt więcej o niego nie pytał. Trudniej za to było pozyskać pacjenta, który już był po drugiej stronie. Szczególnie, gdyż nie chcieliśmy narażać swojego dobrego imienia. Nocne wypady na cmentarze były o wiele bardziej męczące niż te dzienne do wioski. Musiałem się wtedy straszliwie napocić, by bez pomocy rąk czy narzędzi wygrzebać nieboszczyka z grobu. Znałem kilka technik, lecz nie byłem w tym tak dobry jak mój mistrz. Większość ksiąg, które pokazywały o wiele bardziej wyrafinowane i skuteczne metody, była niedostępna dla moich oczu. Zawsze tylko słyszałem: zapomnij o tym lub to nie dla ciebie. Jestem pewien, że mistrz obawiał się możliwości, że kiedyś stałbym się lepszy od niego. Nie ufał mi, tak samo jak ja nie ufałem jemu. Jednak miał co do tego całkowitą rację. Gdyby tylko nadarzyła się okazja, wbiłbym mu nóż w plecy. Niestety, tego człowieka nie dało się tak łatwo zaskoczyć. Dzięki moim wysiłkom prawdopodobnie ponad setka ludzi skończyła zamknięta w lochach opuszczonego zamku, który działał jako nasze laboratorium. Nie powiem, trochę było mi źle, kiedy za każdym razem, jak przekraczaliśmy próg warowni, wieśniacy wtedy chwytali mnie mocno oburącz i dziękowali za ratunek. Nigdy nie odpowiadałem, zawsze tylko czekałem, aż skończą mówić, by jednym szybkim ruchem zwalić nieszczęśnika na ziemię i zaprowadzić wprost do najciemniejszego lochu. Tam nie było ani lekarstw, opieki, czy nawet tej wymarzonej dobroci serca. Jedyne, co ich czekało, to niechybna zguba. Trafiali do nas wszyscy, kobiety, mężczyźni, starsi, młodzi, bez wyjątku. Nieważne było, kim jesteś. Kowal, chłop, praczka. Każdy mógł paść ofiarą naszych mrocznych praktyk. Mistrz nigdy nie wybrzydzał, a jedyne, na czym mu zależało, to to, by obiekt pojawił się w laboratorium o czasie. Chociaż zdarzyła się jedna sytuacja, kiedy to dostałem specjalne wytyczne. Mistrz kazał mi przyprowadzić małą dziewczynkę, niespełna 8-letnie dziecko. Był to pierwszy i ostatni raz. Dobrze zapadły mi w głowie jego słowa. Jak stwierdził, że muszę wykazać się tym razem, bo jeszcze zapomnę, jak używać mózgu. Albo co gorsza, służenie u niego zacznie sprawiać mi przyjemność. Wściekłem się wtedy straszliwie. Ten głupiec miał mnie za nieudacznika, ale ja miałem mu pokazać, że się myli. Kiedy pojawiłem się w lesie, dostrzegłem swoją ofiarę, otoczoną innymi dziećmi niczym wilk. Wyglądała na zmęczoną. Dżuma wdała się we znaki, jednak pomimo to jej bracia i siostry nie opuszczały jej na krok. Bez wahania zabiłem wszystkie dzieci.
zostawiając jedynie tę wybraną. Jednak gdyby umarła, nie miałbym do siebie żalu. To dziecko było mi obojętne. Zależało mi wtedy na kimś innym. Najbardziej zapadły mi w pamięć jej przerażone oczy i to przeświadczenie, że ten dobry i miły lekarz okazał się kimś innym. Zadziałało to niesamowicie i napełniło mnie jeszcze większą chęcią zemsty. Po kilku latach okazało się, że eksperymenty nie dawały zadowalających skutków, zarówno dla mistrza, jak i dla mnie. On nie osiągał swojego nieznanego celu, a ja, nie ucząc się niczego nowego, coraz bardziej chciałem posiąść jego sekretną wiedzę. Jakby tego było mało, nasz mały projekt trochę wymknął się spod kontroli. Z obliczeń wynikało, że liczba zgonów była bliska 100. Jednak nie tysięcy, co milionów ludzi. Najgorsze było to, że nic nie wskazywało, by dżuma miała sama z siebie zniknąć. Europa, przesiąknięta tą zarazą po same krańce, zaczęła w końcu zarażać inne kontynenty. I tak pierwsze przypadki można było odnotować w Afryce, jak i Azji. Niezbyt rad z efektów swojej pracy, mistrz stwierdził, że wkrótce będziemy musieli spróbować zatrzymać epidemię. Domyślałem się, że w końcu nadejdzie ta chwila. Lecz wiedziałem dobrze, że mistrz nie zrobiłby tego w celu ratowania innych ludzi. Obawiał się, że wybicie ludzkości będzie o wiele trudniejsze do cofnięcia niż samo zatrzymanie dżumy. Pamiętam moment, gdy weszliśmy do miasta, by pozyskać nowe obiekty do badań. Nie mogę teraz przywołać nazwy tego zbiorowiska brudu, lecz na pewno było to gdzieś w centrum Europy. Zapytacie, dlaczego nie udaliśmy się do wioski? A to dlatego, że przez lata eksperymentów w okolicznych wsiach zabrakło ludzi. Część z nich zmarła od bakcyla. Niektórym to my pomogliśmy, a jeszcze inni uciekli w poszukiwaniu miejsca, które nie śmierdziałoby śmiercią. Ciężko to było. Może za oceanem, lecz z ich poziomem wiedzy to nie liczyłem na tak dużą wyobraźnię. Tak czy inaczej, w mieście nie było lepiej. Wybrukowane ulice pełne były rozkładających się ciał i śmieci. Domy przeżarte przez zgniliznę zapadały się pod siebie. A smród, jaki dochodził do moich nozdrzy, był nie do opisania. Nawet specjalnie przygotowana maska, wypełniona olejkami i ziołami, nie była w stanie powstrzymać tej kloaki. Wtedy jedynie na czym nam zależało, to znalezienie żywej duszy i przetransportowanie jej do naszego laboratorium. Nie musieliśmy nawet używać siły. Samo zaoferowanie ucieczki z tego bagna było wystarczającym motywatorem. Jednak ku naszemu zdziwieniu nie znaleźliśmy nikogo, kto potrafiłby o własnych siłach wstać i kroczyć. Życie tutaj dobiegało końca, a my przyszliśmy obejrzeć przedostatni akt przedstawienia. Zapach śmierci był wszędzie, a od jego woni nawet nam robiło się niedobrze. Ludziom, którzy byli przyzwyczajeni do kostuchy. Jakimś trafem udało nam się znaleźć kogoś, kto mógł nadać się do badań. Było to niesamowite szczęście, gdyż po odwiedzeniu czwartego miasta zaczęliśmy tracić nadzieję. Szczęście głupców, pomyślałem, kiedy zobaczyłem kulejącego żebraka, który, tak jak my, szedł polną dróżką, oddalając się od zabudowań. Zaskoczyło mnie zachowanie mistrza, gdyż nie odezwał się do tego człowieka ani słowem. Jedynie machnął ręką, chwytając go w swoje sidła, by następnie zabrać ze sobą. Musiał być wielce zdenerwowany i zły tym, jak potoczyły się sprawy. Do zamku trafiliśmy nad ranem, pomimo późnej pory i zmęczenia podróżą.
mistrz nakazał, bym przygotował laboratorium. On sam zszedł do podziemi, by zebrać kilka ważniejszych narzędzi i składników. Zwykle ja to robiłem, lecz tym razem mój przełożony musiał udać się najprawdopodobniej do części lochów, gdzie nie miałem dostępu. Ciekaw byłem, co planował. Jednak w mojej głowie zrodziła się wtedy idea, która przyćmiła wszystkie inne myśli. Przygotowanie laboratorium nie było trudnym zadaniem. Od oczyszczenie stołu badawczego i przygotowanie potrzebnych elementów przy stanowisku z miksturami. Oczywiście musiałem też pójść po nasz obiekt do badań i samodzielnie przykuć go, by nie zepsuł ani nie utrudnił nam eksperymentu. Stwierdziłem, że właśnie od tego powinienem zacząć. Żebraka znalazłem w jednej z cel, która niegdyś służyła przetrzymywaniu więźniów wojennych. Teraz znajdował się w niej ubrany w brudne łachmany człowiek, który pomimo zapachu samej dżumy pachniał też alkoholem. Już wtedy, kiedy go zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że jest to zwykły pijaczyna, któremu udało się jakimś cudem przeżyć epidemię w mieście. Kto wie, może alkohol miał magiczne zdolności? Niestety nasze badania nigdy nie polegały na leczeniu, a na szukaniu odpowiedzi. Tamtej nocy moc alkoholu naprawdę wywarła na mnie duże wrażenie. Żebrak rzucał się jak dzik, jednak moje umiejętności szybko ostudziły jego zapał. Było tak do momentu przykucia obiektu do stołu. Wtedy jakimś nieznanym mi sposobem żebrak uwolnił się spod mojego wpływu. Pełen nienawiści i żądzy zaatakował mnie, wykrzykując: Ty cholerny potworze! A żeby cię spotkało to samo! Tylko dzięki opanowaniu i szybkiej reakcji udało mi się go zatrzymać. Za karę upuściłem mu trochę krwi, co dla mistrza było nie do przyjęcia. Lecz wtedy nie myślałem już o jego reakcji. Przez słowa żebraka do głowy wpadł mi pewien pomysł. Przykułem obiekt do stołu, po czym przygotowałem wszystkie niezbędne składniki, w tymże i specjalny wywar, który mistrz miał wypić podczas eksperymentu. Jednak tym razem był on bardziej specjalny niż zawsze. Po około kwadransie mój przełożony zjawił się w laboratorium. Widok, jaki ujrzały moje oczy, był szokujący. Pierwszy raz widziałem tego człowieka w tak złym stanie. Podkrążone i przekrwione oczy na tle kościstej twarzy nie przypominały pełnego gracji i wdzięku oblicza tego człowieka. Ubrania miał poszarpane, a mocno uwidocznione żyły świadczyły, że sam musiał korzystać ze swoich umiejętności nie jeden raz. Milcząc, posłusznie przystąpiłem do eksperymentu. Musimy wysłać dżumę, skąd przyszła. I to jak najszybciej. Nawet my jesteśmy śmiertelni. Reszta wyglądała tak samo. Ten sam eksperyment z tym samym niezadowalającym wynikiem. Następnego dnia nie wyruszyliśmy do miasta w poszukiwaniu pacjenta. Nie otrzymałem tego dnia żadnego zadania, a mistrz dość stanowczo dał do zrozumienia, bym odpoczywał i zbierał siły podczas każdej wolnej sekundy. Wiedziałem, że nadchodzi coś wielkiego. Zamknąłem się w swoim pokoju i wpatrując w szare, pełne pajęczyn ściany, czekałem na moment, kiedy zostanę wezwany. Drzwi uchyliły się delikatnie. Gdyby nie fakt, że akurat patrzyłem w ich kierunku, to nie zorientowałbym się, że ktoś w ogóle je otworzył. Absolutna cisza panowała od momentu, kiedy to zamknąłem się w pokoju i nic nie świadczyło o tym, że szybko sytuacja się zmieni. Wyszedłem na korytarz. Mistrza nigdzie nie było. Jednak wodzony tajemniczym instynktem szedłem przed siebie. Minąłem laboratorium, magazyn, a nawet salę tronową, która teraz służyła za obserwatorium gwiazd.
W zamku było straszliwie ciemno. Po przekroczeniu większości zamczyska w pewnym momencie napotkałem schody. Dobrze wiedziałem, dokąd prowadzą. Ruszyłem krętymi, kamiennymi stopniami w dół. Tym razem wzrok mnie zawiódł, a całkowita czerń wypełniająca przestrzeń wokół była niczym demoniczna mgła. Zdawało mi się, że schodziłem w samą pustkę, a jedynie zimno kamiennej powierzchni schodów świadczyło o tym, że jeszcze jestem w zamku. Szedłem prosto w dół samej ciemności, do miejsca, gdzie nawet diabeł bałby się postawić nogę. Na całe szczęście w końcu ujrzałem malutki błysk, wydobywający się ze zwyczajnego płomienia pochodni. Ulga, jaką odczułem, była niemożliwa do opisania. Zmysły zaczęły w końcu pracować normalnie, a całe to mistyczne oszustwo zniknęło gdzieś w nicości. Przede mną malował się obraz mroczny i siejący lęk, jakiego jeszcze nie doznałem. Zamiast ciasnego i małego laboratorium, znajdowałem się teraz w wielkiej, jak nie przeogromnej sali. Nie próbowałem wytłumaczyć jej pochodzenia, lecz znaki znajdujące się na kolumnach, ścianach i podłodze świadczyły o jej wprawdzie prehistorycznej naturze. Na samym końcu sali, przy ścianie, znajdował się ołtarz, a na nim mogłem dostrzec różnego rodzaju dary, takie jak ludzkie organy, zwierzęce głowy czy nieznanego pochodzenia rośliny. Obok niego stał mistrz, odziany jedynie w cienką szmatę przepasającą jego krocze. Szybko zauważyłem, że trzyma w ręku księgę. Nie mogłem dostrzec jaką, jednak po kilku krokach naprzód oczom ukazała się okładka samego paskudnego Necronomikonu. Tego samego, którego mistrz użył kilka lat temu do rozpoczęcia epidemii. Im bliżej podchodziłem mistrza i ołtarza, tym coraz więcej szczegółów dostrzegałem. Na podłodze i na ścianie znajdowały się ślady krwi, które poprowadzone przez rękę artysty tworzyły znaki natury diabelskiej. Pentagram czy odwrócone krzyże były niczym dziecinne obrazki w porównaniu do tego horroru. Nie odezwałem się, przerażony całą tą sytuacją. Po prostu postanowiłem oczekiwać znaku od mistrza. Ku mojemu nieszczęściu nie dał mi wiele czasu na przemyślenia. Od tego, co się teraz wydarzy, zależy moje, jak i twoje życie. Większość rytuału jestem w stanie wykonać sam. Jednak jeden moment będzie wymagał twojej pomocy. Zrobię, co tylko trzeba, mistrzu. Na moją komendę przeczytasz wybraną część z Czarnej Księgi. Jednak nie wcześniej i nie później. Tylko wtedy, kiedy ci rozkażę, rozumiesz? Tak. Wręczył mi potworną księgę, po czym sam zrobił krok do przodu. Wyciągnął ręce do góry, by następnie wykrzyczeć: Elatis merne, vulpat estatum. Wcześniej brunatny i ledwie widoczny krąg teraz rozjarzył się czerwono-jaskrawym światłem. Pomieszczenie wypełniło przenikliwe zimno, a z oddali dało się jakby słyszeć ryk bestii. Przybądź do nas, królu rozkładu, królowo śmierci. Odpowiedz na moje wezwania. Elatis merne, vulpat estatum. Powtarzając tę frazę w nieskończoność, głos mistrza powoli zamieniał się we wrzask. Wrzask czegoś, co trudno było powiązać z człowiekiem. Echo wypełniło całe to miejsce, a zapętlona inkantacja niczym ciąg zmieszała się w jedność i przebijała moje uszy. Ciężko mi było zrozumieć te słowa,
Jednak dźwięki przestały mieć znaczenie, gdy ujrzałem mistrza przy ołtarzu. Kolejno podnosił on znajdujące się tam artefakty, by pochłaniać je do swojego żołądka. Pomimo, że miał pełne usta, w powietrzu dalej dało się słyszeć krzyki. Umysł mój nie ogarniał, co się dzieje, lecz z każdą kolejną minutą obawiałem się, że przyjdzie pora na moją część. Kiedy na ołtarzu nie znajdowało się już absolutnie nic, a uszy przyzwyczaiły się do powtarzających wrzasków, mistrz stanął niczym słup soli przed ścianą i powoli wyciągnął przed siebie ręce. Nagle wszystko ucichło. Cisza wypełniła całą salę, a mój własny oddech, tak dobrze znany, teraz zdawał się nie istnieć. Stałem w osłupieniu, patrząc na wielki świecący okrąg, zwiastujący nieznane, gdy nagle niesamowicie potężne światło wypełniło przestrzeń. Oślepiony blaskiem nie byłem w stanie dostrzec własnego ciała. Biel otoczyła mnie ze wszystkich stron. Przetarłem oczy w zdumieniu, a przede mną pojawił się on. Otwarty portal do innego wymiaru. Zastąpił demoniczny okrąg, a to, co widziałem w nim, przechodziło całe ludzkie pojęcie. Mistrz kiwnął do mnie na znak, bym się przygotował. Dostrzegłem, jak jakiś wielki kształt zbliża się z drugiej strony wrót. Sparaliżowało mnie, a drżące ciało odmówiło posłuszeństwa. Jeżeli to coś było odpowiedzialne za epidemię i miliony zgonów, to jak dwójka żałosnych ludzi miała sobie z tym poradzić? Przygotuj się teraz! Ręce mistrza w nieznany mi sposób zaczęły świecić w wielu kolorach, a atmosfera w sali stała się dziwnie ciężka. Nie wiedziałem, co planował, lecz musiało to być na tyle silne, by unicestwić te bestie. Nagle dostrzegłem dziwne, mackowate odnóża, wypełzające z portalu. Ciągnęły się po całej podłodze, ścianach i suficie, tak jakby szukały czegoś lub kogoś. Teraz przeczytaj zaklęcie! Ja się nie odezwałem. Spojrzałem tylko w jego kierunku, gdy nagle jedna z macek złapała za ręce mojego przełożonego. Co? Jak to możliwe? Przerażenie momentalnie zniknęło z mojej twarzy. Zastąpił je duży i szyderczy uśmiech. Przestałem w końcu udawać. Nie było ani strachu, ani lęku. Teraz wypełniło mnie jedynie podniecenie. Upuściłem bluźnierczą księgę. Uderzyła głucho o podłogę. A widok ten wprawił mistrza w jeszcze większy niepokój. Podniosłem ręce, podobnie jak jeszcze chwilę temu mój przełożony. O wielka dżumo, ten człowiek nosi twoje dzieci. Oddaję ci go jako tego, który cię wezwał. Tego, który ośmielił się zakłócić twój wieczny sen. Zabierz swoją ofiarę i zostaw ten świat w spokoju. Coś ty zrobił. To, co chciałem od dawna. Zemścić się. Mnóstwo odnóży zaczęło łapać mistrza za każdy możliwy cal ciała i powoli ciągnęły go wprost do innego świata. Rzucał się i wykrzykiwał przekleństwa w moim kierunku. Był wściekły, przerażony. Lecz żadna z tych emocji nie wywarła na mnie żadnego wrażenia. Obraz portalu zniekształcił się, kiedy ciało nieszczęśnika powoli zaczęło przechodzić przez jego krawędź. Patrzyłem pełen radości na to widowisko, gdy mój dotychczasowy pan i władca kończył swój żywot w paszczy bestii nie z tego świata. Kto by pomyślał, że wystarczyło zatruć miksturę krwią tamtego żebraka,
by ten słabeusz zaraził się dżumą. Był taki mądry, a nie przewidział tak prostego ruchu. Portal powoli zaczął się zamykać, a ledwie słyszalne krzyki i jęki świadczyły o bliskiej śmierci mistrza. Po chwili miejsce wypełniła cisza. Ostatni raz spojrzałem na ołtarz, krew i ścianę. Nigdy bym się nie spodziewał, że dożyję tego momentu. Drogi mistrzu, ten eksperyment zakończyliśmy sukcesem. Scenariusz Benjamin Adam Biela. Czytał Jakub Rutka. Film powstał przy wsparciu naszych patronów. Dziękuję wam za to, że jesteście.